30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kozienicach. Studniówka uczniów z zespołu szkół nr 1. Wyjątkowa wystawa w Kozienickim Muzeum. Renata Jasek, witam i zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia z terenu gminy Kozienice. A zaczynamy od relacji z jubileuszowego 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak przebiegał w naszym mieście? Zobaczmy. Za nami kolejny, 30. już finał wielkiego grania z Jurkiem Owsiakiem. Kozienicom ze zbiórki ulicznej udało się pozyskać ponad 45,5 tysiąca złotych, a ze skarbon stacjonarnych prawie 4 tysiące. Z wpłat na e-skarbony pozyskano prawie 13 tysięcy. Łącznie daje nam to kwotę prawie 62,5 tysiąca złotych. Na ostateczny wynik zbiórki musimy jeszcze poczekać, aż wpłyną wszystkie wpłaty od osób biorących udział w licytacjach internetowych. Wiemy na pewno, że przebiliśmy kwotę z zeszłego roku. Wtedy kozienicki sztab zebrał prawie 60 tysięcy. Przypomnijmy, środki zebrane podczas tegorocznego finału przeznaczone zostaną na okulistykę dziecięcą. Sztab kozienickiego finału WOŚP mieścił się w Ogrodzie Jordanowskim, a jego działania objął honorowym patronatem burmistrz gminy Kozienice. Jak co roku włączamy się w tę akcję, cieszymy się, że teraz się odbywa ponad 30 już, a więc jubileuszowy. Po cichu liczymy na kolejny rekord, jak w poprzednich latach kozieniczanie są hojni i wspierają tę akcję również. Cieszymy się też i dziękujemy wolontariuszom, tu organizatorom, sztabowi całemu, pani dyrektor ogródka za zaangażowanie. Wiemy, że warunki są ciężkie, pogoda nie sprzyja, natomiast wolontariusze chodzą, zbierają, spotykają się też z pozytywnym takim odzewem. Też dziękujemy przecież darczyńcom, bo wspieramy dzieciaki, w tym roku zbieramy na badania okulistyczne, więc wiemy, że dzisiaj młodzież, no cóż, często zaczyna szybko przesiadywać przy komputerze, przy smartfonie, ten wzrok się psuje znacznie szybciej i wpływa później na całe życie, więc chcemy temu przeciwdziałać. A ten okres pandemii, no wiemy, potrzebujemy nadziei, potrzebujemy takiej solidarności, poczucia wspólnoty i na pewno ta akcja taki optymistyczny przekaz niesie. Dzień przed wielkim finałem w sztabie wolontariusze z zachowaniem reżimu sanitarnego odbierali swoje puszki i identyfikatory. 30 stycznia od samego rana ruszyły zbiórki uliczne. Do godziny 15 kwestowały dzieci oraz młodzież, a od godzin popołudniowych do godzin wieczornych osoby dorosłe. Mimo tych trudnych warunków, mimo tego wiatru, jak przebiega kwest? Bardzo dobrze, ludzie bardzo chętnie wrzucają pieniądze do puszki, uśmiechają się i mimo tego wiatru chętnie dzielą się dobrem z innymi. Uważam, że warto pomagać i bardzo się cieszę, że takie akcje są robione u nas w Kozienicach i w całej Polsce. Od 2 lat razem działamy. Dobrze się bawimy, zbierając na akcję. Pełne puszki wracały do sztabu, gdzie odbywało się wielkie liczenie pod czujnym okiem fachowców. Jak przebiega to liczenie? No sprawnie przebiega, bez żadnych zakłóceń. Dobrze, że w ogóle są te pieniążki. Cieszy nas liczenie. Na dobry cel. Jaka waluta tutaj przeważa w tym momencie? No dużo bilonów, ale są i grube też, i obca waluta też jest. A jak u Was przebiega liczenie? Bardzo sprawnie, w porządku. Nie ma zastoju na razie. Myślę, że ten boom się jeszcze zacznie, jeszcze jest przed nami. Dajmy radę, w porządku. Więcej jest tych metalowych czy tych papierkowych? Zależy od puszki. Są takie puszki, że faktycznie są same papierkowe i dosłownie odrobina jest metalu. Natomiast są też takie puszki jak ta, gdzie wszyscy chyba te wszystkie małe zaskórniaczki wrzucali do tych puszeczek. Aczkolwiek każdy grosik się liczy i oczywiście jest ważny. Zliczano też pieniądze z puszek stacjonarnych. Te podczas tegorocznej akcji rozmieszczono w Ogrodzie Jordanowskim w Centrum Kulturalno-Artystycznym, w kawiarni Słodki Leniuch, w klinice dentystycznej Dental Quality oraz w Urzędzie Miejskim. Tą dostarczył osobiście burmistrz Piotr Kozłowski, któremu towarzyszył też przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman. Super akcja. My tak naprawdę całą rodziną wspieramy już akcję. Ja jako dziecko, dzisiaj jako rodzic swoje dzieci, prawda, przeprowadzam na tego typu akcję. Naprawdę świetna. Myślę, że warto pomagać.
W sztabie na wolontariuszy czekały słodki poczęstunek i ciepła herbata oraz atrakcje, takie jak pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prezentowany przez przedstawicieli OSP z Woli Chodkowskiej. Nad przebiegiem tegorocznego finału czuwała szefowa sztabu Urszula Strzelczyk. Robimy to dla nas wszystkich, dla dzieci przede wszystkim, dla tych oczu, żeby mogły patrzeć, tak, i najważniejsze jest to, że od najmłodszych lat wpajamy dzieciom, że pomoc jest bardzo ważna. Datki można było też przekazywać do Escarbon czy poprzez liczne licytacje internetowe. W godzinach wieczornych pieniądze zebrane podczas kwesty ulicznej oraz środki ze Escarbon stacjonarnych przewieziono do banku w Piasecznie. Wieczorem w Centrum Kulturalno-Artystycznym zorganizowano też koncert z udziałem uczniów Szkoły Muzycznej i podopiecznych Kozienickiego Domu Kultury. Zgromadzonych w sali kameralnej gości, a wśród nich między innymi zastępcę burmistrza Dorotę Stępień, powitała prowadząca to muzyczne wydarzenie Aleksandra Sitnik. Po koncercie przyszedł czas na wspólne zapalenie światełka do nieba. Przypomnijmy, mamy już ponad 62 tysiące złotych, a czekamy jeszcze na podsumowanie wpłat z licytacji internetowych. Kozienice po raz kolejny udowodniły, że potrafią i chcą pomagać. Tuż przed feriami w piątek 28 stycznia na balu studniówkowym bawiła się druga grupa uczniów zespołu szkół nr 1 w Kozienicach. Od inwokacji z pana Tadeusza i Poloneza rozpoczęła się studniówka drugiej grupy uczniów z zespołu szkół nr 1 w Kozienicach. W piątek 28 stycznia w pałacu pod dębami w Nowej Woli swój wyjątkowy bal przeżywali uczniowie klas 3 FG i 3 GG Liceum Ogólnokształcącego oraz 4 Technikum Mechanicznego. Przybyłych na to wydarzenie gości, w tym przedstawicieli władz samorządowych, burmistrza gminy Kozienice i zastępcę starosty powiatu kozienickiego, powitali przedstawiciele rodziców Inga Maciąg i Grzegorz Orzechowski. Jak zawsze podczas tego typu uroczystości nie zabrakło okolicznościowych przemówień. Okoliczności naszego spotkania są szczególne. To wasz bal studniówkowy, wyjątkowy wieczór, wspaniała oprawa, niezwykła atmosfera, przepięknie zatańczony polonez. Towarzyszy nam radosny nastrój, to z pewnością będzie noc niezapomnianych wrażeń, wspólnej zabawy, młodzieńczej beztroski. Studniówka to ważny i radosny moment w życiu każdego człowieka. Myślę, że z niecierpliwością wy również na niego oczekiwaliście. Jestem pewien, że za kilkanaście lat z przyjemnością będziecie we wspomnieniach wracali do dzisiejszego wydarzenia. Moi drodzy, studniówka to również pewien etap w życiu. Z jednej strony symbolizuje młodość, radość, beztroskę, a z drugiej zapowiada rozpoczynający się okres intensywnej nauki i pracy, jaki poprzedza egzamin maturalny. Przed wami nieprzespane wieczory, wyrzeczenia, wysiłek, ale pamiętajcie, że naprawdę warto. Warto poświęcić trochę czasu, aby zbudować solidny fundament pod swoją dobrą przyszłość. To są ważne chwile w życiu, na które czekamy. Spełniamy swoje marzenia. Spełniajcie je. Nie bójcie się wyzwań. Przed wami życie. Dziś cieszcie się nastrojem przepięknej zabawy. Wracajcie wspomnieniami do tych dni, które spędziliście w szkole. Zwracajcie wspomnieniami do Kozienic, do ziemi kozienickiej. Życzenia tegorocznym maturzystom przekazała też przewodnicząca Rady Rodziców Renata Wołos. W imieniu abiturientów głos zabrali Gabriela Kościuk i Adrian Kudła. Podziękowali oni dyrekcji, gronu pedagogicznemu i rodzicom za wkład pracy włożony w kształtowanie ich postaw życiowych oraz za wytrwałość i cierpliwość. W imieniu samorządu szkolnego, zdanej matury i udanego startu w dorosłe życie życzył starszym kolegom i koleżankom Adrian Obrąbowski. Były też kwiaty i podziękowania
podziękowania dla dyrekcji szkoły i wychowawców poszczególnych klas Agnieszki Kaim, Marzeny Marszałek i Andrzeja Frączka oraz zaproszonych gości. Część oficjalna zakończyła się wzniesieniem toastu za pomyślność dla maturzystów. Przygotowania do tego jedynego w swoim rodzaju wieczoru trwały kilka miesięcy. Czy zatem był stres przed częścią oficjalną? Troszeczkę się stresowałem, ale jak już wyszliśmy na salę, było w miarę okej. Ja osobiście mogę powiedzieć, że bardzo się stresowałam, ale koniec w końcu wszystko wyszło, myślę, że w porządku i na pewno będą z tego fajne wspomnienia. Ja jakoś się nie stresowałam, jakby zdawałam sobie sprawę, że ten dzień kiedyś nastąpi i po prostu byłam przygotowana i stwierdziłam, że trzeba lecieć. Tyle. Studniówka to wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju bal, dlatego oczekiwania wobec tej nocy są takie same u wszystkich uczestników. Czego oczekuję? No mi z miłego spędzonego czasu z kolegami, z dziewczyną, moją kochaną oczywiście. No i co, no, jak, żeby było jak najlepiej. No na pewno super wspomnień, no i niezapomnianych wrażeń, no świetnej zabawy, no, chyba tego co wszyscy. Ja dobrej zabawy, na pewno, z klasą, z którą niestety nie widziałam się dużo przez wirusa, więc mam nadzieję, że ten wieczór spędziemy jak najlepiej. Jak widać, podczas balu studniówkowego nie mogło zabraknąć czerwonych elementów garderoby. Wszystko jest. No, lepiej mieć niż nie mieć, na pewno. Wydaje mi się, że coś w tym jest, zawsze można... Zawsze jak się ma takie coś, może faktycznie przyniesie szczęście. No oczywiście, czerwona nitka obowiązkowo, bez tego no, matura byłaby niezdana. Zapytaliśmy też maturzystów, jakie mają plany na przyszłość. Ja jeszcze jestem tak w trakcie wybierania, myślę nad architekturą, ale zobaczymy jak pójdą matury. Myślę, że coś ze ścisłymi kierunkami raczej. Jeszcze konkretnie nie mam wybranego, ale jakaś politechnika, coś w tym kierunku. A ja jeszcze o tym nie myślę. Zobaczymy, jak się życie ułoży, co ma być, to będzie. Nie mam jakichś szczególnych planów. Pomyślę, jak już będzie bliżej wszystkiego. Podejrzewam, że studia i potem praca, może wyjazd za granicę. Co przyniesie los? Co będzie, to będzie. A my ze swej strony życzymy wszystkim tegorocznym maturzystom oczywiście zdanej matury i samych trafnych wyborów w dorosłym życiu. Do 3 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Kozienicach można oglądać ciekawą wystawę fotograficzną. Autor zdjęć ukazał piękno tajemniczej wyspy położonej na Oceanie Indyjskim. Od 28 stycznia w Muzeum Regionalnym w Kozienicach oglądać można wystawę Sokotra – Wyspa Smoczej Krwi. To największa spośród 4 wysp archipelagu, leżącego na Oceanie Indyjskim między Afryką a Półwyspem Arabskim. Piękno tego miejsca oraz tamtejszą ludność zatrzymał w kadrze Jacek Herman Iżycki, który w 2007 roku odwiedził Wyspę Smoczej Krwi. To była wielka przygoda. Wyspa jest, ma unikalną przyrodę. Przede wszystkim florę, bo no, fauna jest bardzo uboga, wyspa jest pustynna, ale ma bardzo dziwne drzewa, drzewa smocze. Są jeszcze 2 inne gatunki, już rzadkie. Jeden bardzo endemiczny, figa sokotryjska, która rośnie dosłownie w 2 miejscach i myśmy spędzili cały dzień poszukując jej. I takie ogórkowce, które z kolei też są rzadkie, dlatego że akurat ogórkowce można je bydło. Autor poprzez fotografię ukazał piękno dziewiczej wyspy pełnej unikatowej roślinności. Wyspy pozbawionej turystycznych kurortów, której największym bogactwem jest wciąż wyjątkowa na skalę światową przyroda oraz dawna kultura beduińska. Ja właśnie w 2007 roku odbyłem właściwie tydzień. No i nie wiedziałem, że wyspa jest tak, aż tak wspaniała od strony takiej turystyczno-wyprawowej. No bo wtedy jeszcze właśnie to, przemysł ekoturystyczny to raczkował, no ale były już firmy, które można było wynająć samochód z kierowcą terenowym, był nawet jeden w jednym miejscu taki camping z namiotami miejscowymi. Podczas swojej wyprawy Jacek Herman Iżycki miał okazję spotkać się z miejscową ludnością. Oni są bardzo... No bardzo przyjaźni, bardzo gościnni, chociaż kontakt z nimi był no bardzo utrudniony. Oni mówią językiem, dialektem sokotryjskim, to jest dialekt języka staroarabskiego. Zasadniczo ci, co mówią po arabsku, to zupełnie się nie rozumieją z nimi. W tej chwili są 2 miasta, 2 rejony takie malutkie w Jemenie, gdzie właśnie tam jeszcze też mówią
tym dialektem, dialektem Mahri. Wyspa ma ciekawą historię, pełną zagadek, legend i mitów. Jedna z legend mówi, że mityczny Feniks żył właśnie na Sokotrze. Sławetny też mityczny ptak Ruch też miał swoje gniazdo na Sokotrze. Gilgamesz w podróży w poszukiwaniu nieśmiertelności podobno też zawinął na Sokotrę. Ciężko było do niej dotrzeć, bo Marco Polo, który wracał z Chin do Europy na statkach chińskich i portugalskich, pisał, że na Sokotrze żyją tak silni magowie, że potrafią wyspę schować w mgłach przed żeglarzami. Poza tymi legendami jest też wiele informacji o wyspie z czasów starożytnych. Słynna królowa faraon Hatshepsut wysyłała na Sokotrę swoje statki po to, żeby zdobywać żywice i aloes. Podobnie po aloes zostały wysłane wojska greckie przez Aleksandra Macedońskiego, głównie żeby zdobyć żywicę z drzewa smoczej krwi. Aloes Sokoty był ceniony jako najlepszy na świecie, a sok z niego leczył rany. No, mówi się też, że pomagał Aleksandrowi Macedońskiemu zwalczać kaca po wielkich pijatykach. Ale prawdą jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jak wiele cennych roślin, ważnych roślin ze starożytności pochodzi właśnie z Sokotry. Sokotra jest też ojczyzną miry i kadzidła, które również na wystawie pokazano. Poza tym zobaczyć tu można pamiątki przywiezione z wyspy przez autora fotografii, takie jak między innymi ceramikę, tkaniny i plecionki, przedmioty codziennego użytku. Sokotra jest istnym rajem przyrodniczym. Sokotra jest czwartym na świecie najbardziej endemicznym miejscem. Ponad 300 gatunków roślin i zwierząt występuje tylko wyłącznie na Sokotrze, a czasami tylko w wybranych miejscach na Sokotrze. Ze względu na wojnę w Jemenie do Wyspy Smoczej Krwi nikt teraz nie dociera. Tym bardziej wystawa jest atrakcyjna i godna uwagi. Kuratorem wernisażu z ramienia Muzeum Regionalnego jest Aleksandra Jarosz-Panek. Wystawę oglądać można do 3 kwietnia. Placówka ze względu na pandemię nie zorganizowała uroczystego otwarcia wystawy. Planuje jednak na wiosnę finisaż z udziałem Jacka Hermana Iżyckiego i Roberta Andrzeja Dula. A już za chwilę w dalszej części aktualności powiemy m.in. o ciekawym koncercie w kawiarni Kulturalna i święcie Matki Boskiej Gromnicznej. Zanim jednak przejdziemy do tych tematów, zobaczmy, jak przebiegają ferie w Kozienicach. Za nami pierwszy tydzień wolny od nauki. Już są wymarzone, wytęsknione ferie zimowe. Wprawdzie nie tak śnieżne, jakbyśmy tego chcieli, ale nie to jest najważniejsze. Nic chyba nie cieszy dzieci i młodzieży tak, jak dwutygodniowy odpoczynek od nauki i szkolnych obowiązków, a jeśli do tego dodamy kreatywnie spędzony czas. Ferie w mieście nie muszą być przecież nudne. Różne instytucje i placówki organizują w tym czasie zajęcia, gry, zabawy i warsztaty dla dzieci w każdym wieku. I tak w pierwszym tygodniu ferii Kozienicki Dom Kultury przygotował liczne warsztaty plastyczne, w trakcie których dzieci tworzyły artystyczne dzieła, obrazki, przedmioty, były też indywidualne zajęcia wokalne czy taneczne. O feriach nie zapomniało również kino, oferując w środy specjalny familijny repertuar dla najmłodszych. W pierwszym tygodniu ferii na dużym ekranie wyświetlany był film Martin i Magiczny Las. Ciekawą propozycję przygotowała też Mediateka. Były warsztaty z programowania, a także zajęcia dla miłośników tańca, zabawy z tabletami w roli głównej czy warsztaty z druku 3D. Zwieńczeniem pierwszego tygodnia ferii był wyjątkowy magiczny pokaz zorganizowany w Centrum Kulturalno-Artystycznym. 3 lutego Kozienice odwiedził pan magiczny, czyli Sebastian Grabowski, i pani balonowa, czyli Martyna Biernacka. Oprócz prezentowania ciekawych sztuczek magicznych była interakcja z publicznością. Mali widzowie mogli więc przez chwilę poczuć się prawdziwymi magikami. Występy zostały nagrodzone przez kozienicką publiczność gromkimi brawami. Przed uczniami drugi tydzień ferii. Mamy nadzieję, że będzie obfitował w równie ciekawe wydarzenia, zajęcia i warsztaty. W piątek 28 stycznia w kawiarni Kulturalna odbyło się żeńskie granie. Kto wystąpił i co to był za koncert? O tym w materiale Marty Augustyn-Pulkowskiej.
Polskie piosenki lat 70., akcenty muzyki filmowej, znane i lubiane przez wszystkich szlagiery zza oceanu. A wszystko to w wykonaniu absolwentek szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach. Tak było podczas żeńskiego grania, czyli muzycznego wieczoru zorganizowanego w kawiarni Kulturalna 28 stycznia. Licznie zgromadzoną publiczność powitali Edmund Kordas, prezes spółdzielni socjalnej Przystanek Kozienice oraz dyrektor szkoły muzycznej Artur Miedziński. To już drugie tego typu muzyczne spotkanie w kawiarni Kulturalna. Podczas pierwszego przed zgromadzonymi wystąpili nauczyciele szkoły muzycznej. Teraz przyszedł czas na absolwentki placówki, które kontynuują artystyczną edukację w Szkole Muzycznej drugiego stopnia w Radomiu. Tego wieczoru przed zgromadzonymi wystąpiły Natalia Wilczek w roli wokalistki i gitarzystki, flecistka Sandra Kocyk i pianistka Maria van der Donk. Dziewczętom gościnnie towarzyszyła też basistka Olga Nowakowska. Podczas tego żeńskiego grania zgromadzeni usłyszeli m.in. utwory Anny Jantar i Ireny Jarockiej, dynamiczny Highway to Hell z repertuaru AC/DC, latynowski walc czy Can You Feel the Love Tonight z disneyowskiej bajki Król Lew. Po minikoncercie absolwentek przyszedł czas na niespodziankę. Był nią występ zespołu Czaja Leczawo, który tworzą uczniowie szkoły muzycznej. Marcel Dzięciołowski, Natalia Wilczek, Olga Nowakowska, Aleksandra Ostrowska i Amelia Wójcik. W ich wykonaniu usłyszeliśmy przepełnione słońcem Bella Ciao i Tutti Frutti. Za ten pełen muzycznych wzruszeń wieczór publiczność podziękowała występującym gromkimi brawami. Przed nami jeszcze dwa tego typu spotkania w kawiarni przy muzyce na żywo. Myślę, że mieszkańcy czekać będą na nie z niecierpliwością. Organizatorami piątkowego koncertu byli Spółdzielnia Socjalna Przystanek Kozienice oraz Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Kozienicach. Święto Ofiarowania Pańskiego to wspomnienie wydarzenia opisanego w Ewangelii świętego Łukasza. W kościele katolickim obchodzone jest 2 lutego i znane bardziej pod nazwą Matki Boskiej Gromnicznej. 2 lutego w Kościele katolickim obchodzone jest Święto Ofiarowania Pańskiego w polskiej tradycji, znane bardziej jako Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Nazwa ta wywodzi się od świecy gromnicy, której światło symbolizuje człowieczeństwo Syna Bożego, wiary, nadziei i miłości. Wierzono, że gromnica ma chronić dom od gromu. W czasie burzy zapalano świece i stawiano je w oknie, modląc się o oddalenie piorunów. Święto Ofiarowania Pańskiego to wspomnienie wydarzenia opisanego w Ewangelii świętego Łukasza. Zgodnie z nakazami prawa żydowskiego, każdy pierworodny chłopiec miał być ofiarowany Bogu. Dlatego Maryja przyniosła Jezusa do świątyni, gdzie modlił się Symeon. Gdy starzec ujrzał dziecko, dostrzegł w nim Zbawiciela. W tym dniu Kościół obchodzi też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez świętego Jana Pawła II. W tym czasie we wszystkich kościołach siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu, odnawiając śluby zakonne. Święto Matki Bożej Gromnicznej to ostateczne zakończenie czasu związanego z Bożym Narodzeniem. Na zakończenie mamy dla Państwa kilka zaproszeń na organizowane w najbliższym czasie bezpłatne wydarzenia. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka zapraszają na finisaż wystawy ceramiki Zapisane ogniem Aleksandra i Bogusław Dobrowolscy, która odbędzie się w piątek 11 lutego o godzinie 17 w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. W spotkaniu uczestniczyć będą autorzy prezentowanych prac. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury zapraszają młodzież od 16 roku życia i dorosłych na jednodniowe otwarte warsztaty literackie, które odbędą się w sobotę 19 lutego od godziny 10.30 w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Zajęcia poprowadzi profesor Andrzej Niewiadomski. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o dostarczenie do 15 lutego tekstów do analizy, piszący wiersze do 3 swoich utworów, a
a piszący prozę jedno krótkie opowiadanie. Warsztaty są nieodpłatne, ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.dkkozienice.pl, w punkcie informacji KDK lub pod numerem telefonu 48 611 0750. Kozienicki Dom Kultury zaprasza wszystkich, których pasją jest śpiew oraz muzyka, do wzięcia udziału w 19. konkursie piosenki o nagrodę imienia Bogusława Klimczuka, organizowanym w ramach Festiwalu Muzyki Rozrywkowej imienia Bogusława Klimczuka. Festiwal odbędzie się w Kozienicach 26 i 27 sierpnia 2022 roku. Przesłuchania finałowe 19. konkursu piosenki o nagrodę imienia Bogusława Klimczuka odbędą się 26 sierpnia w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, natomiast koncert galowy połączony z koncertem zaproszonych gwiazd odbędzie się 27 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.dkkozienice.pl od 1 do 31 marca, dokonanie wpłaty akredytacji w tym samym terminie oraz udział w kwalifikacjach wstępnych, które 29 maja odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie dostępnym na stronie organizatora www.dkkozienice.pl. I to już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.